Dobra, moi drodzy, rzeczywiście jest tak, jak mówiliście. Moi drodzy, mamy coś takiego, że w dwóch miejscach pojawiają się chesty i można z nich zdobyć bardzo, bardzo fajne itemki, w zależności od tego, jaki item level mamy u nas w bagu, ten maksymalny item level, no nie? I to są dwa miejsca, w których znajdują się takie, tu macie zobaczyć takie cześciki, jak sami widzicie. I te cześciki, o kurczę, patrzcie, jakie tutaj elementy są. Uuu! Dobra, czekajcie, czy ja mogę coś jeszcze tutaj zrobić? Dobra, te cześciki znajdują się tutaj w Onaran Plains, jest takie coś jak Oniri Springs i przy literce S, w tym miejscu, gdzie jest taki, zobaczcie, orzeł, taki, nie wiem, jakaś taka statua orła, raz na 1-2 godziny pojawia się taki chest, który jest zamknięty, jak sami widzicie, natomiast można to zgarnąć w momencie, kiedy, jak sami widzicie, musimy bronić tego chesta przed nadchodzącymi atakami. Drugi z kolei item można zdobyć z Trial of the Elements, który znajduje się, moi drodzy, w Tal Drashashasus, tutaj w tym takim The Temporal Conflux. Tam był taki event, znaczy moment w kampanii, gdzie wchodziliśmy do takiego portalu i ten portal cały czas jest aktywny. Jak wejdziemy w ten portal raz jeszcze i tam przeniesiemy się chyba w przyszłość albo przeszłość czy coś takiego, o kurczę, to, moi drodzy, dostaniemy możliwość zrobienia kolejnego chesta, Chest of the Elements, który również ma duży item level. Znaczy może zawierać tam chyba nawet ten New Stage Success. Okej, uwaga, otwieram i co dostanę? Okej. Dostałem 3, 6, 9 chest. Czyli w zasadzie gorszy niż ten, który miałem, ale ten item ma szansę być nawet epickiej jakości, więc zaraz polecimy sobie w to drugie miejsce i zobaczymy, czy tam mi to, kurczę, poleci. Więc to jest całkiem ciekawe. Liczyłem, że będzie trochę więcej, ale niestety nie mam itemków odblokowanych takich mocnych. Ten event nie musicie odblokowywać. On raz na 1-2 godziny się pojawia. Możecie sobie fajnie po prostu podgirować sobie. Tutaj zobaczcie też, tutaj przy Oniri Springs jest coś takiego. Drugi z kolei jest właśnie tutaj, gdzie ja teraz sobie lecę. Więc muszę teraz trochę podlecieć trochę do góry. Musimy do Tal Drashashasus polecieć. I tam właśnie jest drugi evencik, tam u Chromi. Znajdujemy się teraz właśnie w Temporal Conflux. To jest to miejsce, gdzie robiliśmy to w kampanii. I tutaj właśnie, jak sami możecie zobaczyć, za chwilę powinien być, po zrobieniu oczywiście kampanii na tam maksymalnym levelu, jest ten portal, widzicie? Możecie sobie w niego wejść, on cały czas jest aktywny. I przenosi was w czasie do tego scenariusza, w którym wykonywaliśmy questa. I tutaj również, moi drodzy, możemy zrobić sobie kolejnego triala. A teraz muszę reload zrobić. Niestety addony się jeszcze cały czas bugują, nie? Jeszcze się bugują, ale no na razie ja już zrobiłem wszystkie mityki, więc niestety, ale item level ja mam trochę mniejszy, bo no ten item level, no niestety, no nie miałem farta. Lecimy sobie tutaj za te korzenie, które są na północy i tutaj powinien być, zobaczcie, jak sami widzicie, kolejny evencik, tylko to jest jakiś Rimtown Brawler, on sobie tutaj śpi. W każdym razie jesteśmy na War Mode Offie i teraz można poszukać sobie grupy Premier Groups, Custom, Find Group i tutaj wpiszę Trial of Elements Waiting Room, War Mode Off. Bo to jest na razie Waiting Room, widzę, że to są tylko takie. Zobaczymy, zaraz wejdziemy, czy uda nam się w ogóle wejść na tą grupkę. Ponoć to z godzinę czasu może zająć nawet. Godzina do 2 godzin. Nie wiem, czy ja tutaj konkretnie będę sobie siedział, ale myślę, że to jest fajny sposób na podbicie sobie giru. Zobaczcie, w zasadzie dostałem item, który jest lepszy niż heroiczny. No i zawsze to jest jakaś tam opcja, aby sobie podbić trochę ten item levelek. Dobra, czekajcie, jesteśmy na... Aha, czekajcie, bo to on... Trail of Flood to chyba jest, tak? Czekajcie, ja wlazłem do... Trail of Flood, Jezu, ja wlazłem nie do tego, co trzeba. Czekajcie, find group. Trial, waiting room, to jest Trail of Elements. Dobra, zobaczymy, czy może tutaj coś się za chwilę pojawi. Jak nie, to mówi się trudno. Ty, ale gość ma, kurczę, gear fajny zrobiony. Taki kozacki, kurde, taki, widzicie, taki bialuteńki. Jakiś tu kolosus jest. No nic, trzeba po prostu czekać, nie? Trzeba po prostu czekać, ale polecam właśnie zrobić sobie coś takiego. Myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby podgirować sobie. Jeżeli zrobiliście wszystkie mityki, no to zawsze to jest jakaś opcja, żeby dostać lepszy item. Przykładowo, mógłbym dostać lepsze shoulderki, mógłbym dostać lepszy hełm, mógłbym dostać spodnie i tak dalej, więc na pewno zawsze by mi to troszeczkę item level podbiło, więc naprawdę całkiem spania, nie? Pozdrawiam, Nexus Life.